Gol! Chłopcy z Ferajny, wicemistrz tego sezonu, z eksperymentalną trzecią drużyną sezonu. Prowadzą 3-2. Chłopcy z Ferajny. Chłopcy są drudzy, eksperymentalna jest trzecia. I się już nic nie może zmienić. Znaczy, gdyby eksperymentalna wczoraj wygrała, to ten mecz miałby znaczenie, nie? A tak już jest. A ile by musieli wygrać? Wygrać. Nawet jak wygrają... 1-0? Nie. Jak przegrają, to już jest tu zamiatane. Jak nie, i zremisują, to też, bo mają 5 punktów chyba przewagi. No jakby wygrał Real, to by miał 8, więc to już... Tu już nie ma o czym mówić. To już raczej niemożliwe. To chyba tylko i wyłącznie zwycięstwo Barcelona daje jeszcze szansę na przedłużenie z znakiem nadziei. Na tytuł. Ale będzie ciężko. Ja uważam, że są w stanie wygrać. To muszą zagrać chyba tak jak zagrali rewans w Polsce, a nie tak jak ostatnio grają. A może negocjują kontrakty? No nie oszukujmy się. My ich rocznych zarobków to w życiu chyba nie osiągniemy, nie? Jakbyś zapłacił tyle co oni podatków, to tyle co oni płacą podatku, to byś był kurwa bogaty. I po co człowiek się uczył, chodził do szkoły? Trzeba było w piłkę kopać cały czas, nie? Jaki Lewandowski, który ma teraz chyba? Słucham? 15 milionów euro rocznie. Kurwa, nie policzę tego, ile z tego Zileta dostał. Twarzą takiego Zileta, to zbańka to jest taka, dolara to taka, lekko. Więcej, na pewno więcej. To jest, wiesz, światowa marka, nie? Ale ładnie to zrobili. Ale w tym roku to była duża, która grała najbardziej równo. Oni zaczęli trochę grać, a mniej płakać. Wcześniej to kurwa, płaczki takie były, że to, a teraz już chyba znacznie mniej ma równo. No jeszcze jak kiedy, ale... Jak kiedy jeszcze, ale... Ale inna kwestia, że... W tym roku te wszystkie inne duże drużyny grały trochę pod nich. No chłopcy potracili głupie punkty, tak? Eksperymentalna też potraciła jakoś tak bez sensu. No nie, tak ten mecz nie miał wpływu tak naprawdę, bo i tak by... Że musieli wygrać jeszcze tam... Nie, przegrali dwa lub takie inne trzy mecze bez sensu w ogóle, wiesz? A to spada. Legendarni i Samba. No,
no i to chyba były najlepsze, najsłabsze. No i jeszcze są trzy baraże, nie? Co dzisiaj będziemy wiedzieć co. Ale wiesz, bo to są takie drużyny, które są bardzo dobre na pierwszą ligę, ale na ekstraklasę są za słabe po prostu. No. Leją wszystkich z pierwszej, ci czerwoni, jak oni tam. Z Granapaka. W tym roku przez wszystkie mecze byłem. Ale w zeszłym roku to mieli niefart po prostu. Naprawdę mieli niefart. Oni przegrywali jedną bramką, czasem dwoma. Ale ładnie. A ja w tym roku obstawiałem chłopców, że będą mistrzami. Ja też myślałem. No bo według mnie to oni są najlepsi od tych GSN, co to jest szczerze. Tak, to często mają problem ze składem, tak? Zdają maksymalnie jednego, tak jak teraz nie mają jednego na zmianę, tylko święto. Nie, no w tym sezonie to zmianę raczej mieli, ale... Ale nie ma dwóch, trzech zmian, nie? Ula la, guma zepsuł. Tak, w jednym meczu możesz nie mieć zmian, nie? Ale nie w pięciu. I 23 sekundy. Dostali kluczyki, 108 czy 109. Pierwsze piętro. A, moment, to poczekaj, pół sekundy. Znaczy pół minuty. Oh!